W roku 2006 zostałem zaproszony przez księdza Franciszka Kurzaja do wzięcia udziału w obozie dla młodzieży z Polski, ze Śląska. Było to niesamowite przeżycie, ponieważ zawsze byłem ciekawy kultury innych ludzi, jak wygląda życie na innym kontynencie oraz wieżowców i amerykańskiej motoryzacji, która zawsze mnie fascynowała. Ksiądz Franciszek bardzo wpłynął tym zaproszeniem na moje życie, ponieważ mimo tego, że minęło już 8 lat, dalej wracam do tych wspomnień. Czuję, że chciałbym tam wrócić, po raz kolejny spotkać się z ludźmi, którzy byli dla mnie bardzo życzliwi, z ludźmi, którzy dawali szansę mi, moim rówieśnikom, dawali nam szansę zobaczenia czegoś, poznania, tudzież zapraszali nas do siebie, organizowali dla nas różne spotkania, wyjazdy. Gdy pomyślę, co mnie tam zaskoczyło, to to, że ludzie, którzy tam mieszkają, do tej pory używają gwary śląskiej. Dla mnie gwara śląska jest językiem pięknym. Uważam, że język ten powinno się pielęgnować i używać go, szczególnie w środowisku, w którym żyjemy w południowej Polsce. Całkowitym zaskoczeniem było dla mnie to, że ludzie jednak faktycznie wciąż dążą do tego, żeby ten język mimo tych tysięcy kilometrów był ciągle w użytku. Ogromnym przeżyciem dla mnie było, kiedy zobaczyłem pierwszą śląską parafię, która została wybudowana w Teksasie w Pannie Marii. Piękny kościółek z drobnym muzeum. Jeszcze większym dla mnie takim szokiem było to, gdy zobaczyłem cmentarze, które są w okolicznych takich wioskach oraz tej Pannie Marii. Na nagrobkach widnieją śląskie nazwiska. Wygląda to niesamowicie. Daje dużo do myślenia i skłania do takich jakby kontemplacji i utwierdza mnie osobiście, utwierdziło w takim przekonaniu, że naprawdę ci ludzie pojechali za pieniędzmi, za dobrobytem, ale swoje nawyki i to, co wynieśli z domu, nie chcieli pobierać bodźców z zewnątrz, tylko pielęgnowali to, co jest w nich najlepsze. Teksas kojarzy mi się z kowbojami, ubranymi w potężne kapelusze oraz charakterystyczne buty i koszule. Dostałem szansę przejechania się na takim koniu, na potężnym ranczu. Było to przeżycie, które dla mnie to było niesamowite, ponieważ nigdy nie jeździłem na koniu i nie sądziłem, że będzie mi dana taka okazja oraz poczucie tego, że mogę poczuć się jak prawdziwy Teksańczyk. Patrząc na to wszystko, co przeżyłem, zachęcam wszystkich do tego, aby sięgnąć do korzeni, sięgnąć wstecz, zainteresować się tym, skąd ci ludzie pochodzili, dlaczego pojechali, dlaczego wyjechali i co zdziałali tą wyprawą. Dla młodych ludzi przeszłość często jest kwestią nieważną. Nikt nie sięga do swoich korzeni, ponieważ uważa, że nie jest mu to do niczego potrzebne. Ja natomiast uważam inaczej. Szczególnie moje rozumowanie zmieniło się wtedy, gdy poznałem kulturę Teksasu, oraz wtedy, kiedy zobaczyłem na własne oczy to, co nasi dalecy poprzednicy zrobili i to, co po sobie zostawili.